Panie Lloyd. Przyjdzie na was odpowiednia chwila. Może nie dzisiaj, ale to dopiero początek wojny. Co mówię na początku? Może mnie pan teraz... Panie Lloyd, może się panu przydać w przyszłości. Mógłby pan do domu odwieźć? Prosiłem pana, jakże pan mnie z aresztu wyciągał, żebyśmy pojechali do mnie do domu. Moglibyśmy to teraz zrobić? Odwieźmy mnie pan do domciu? Zejdź mi z oczy. Nie do zobaczenia w takim razie, panie Lloyd. Dziękujemy bardzo, miłego dnia. No teraz. Montez, jak ja cię kurwa kocham! Chodź tutaj! MRQ 144 Cirrus X100, a czy Ediego było stać na twoje usługi ze za darmosze było to robione? Jestem twoim dłużnikiem chyba do końca życia. Stary, nic się nie stało. 20 tysięcy i jesteśmy rozliczeni. Co? A co, myślałeś, że to za darmo wszystko? No nie, no, nie, no. Nie żartuję, spokojnie! 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 Dzięki, stary. Bo, ale nie, to co, 15. Wiesz, jeśli ubezpieczenie, no, jeśli odszkodowanie jakieś, to 50-50 od kopa bierzemy, nie? Dobra. To już nie ma problemu. Stary, dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Powiem ci, napociłem się, już mnie głowa bolała. To długo trwało strasznie, wiesz? Tak, długo trwało. Powiem ci, straciłem nadzieję przez chwilę. Ja też myślałem, no, musiałem tam podsumować to jeszcze wszystko. Kurwa, Montez, no, nie wiem jak ci dziękować. Tyle godzin, tyle wszystkiego. Oj, powiem ci tak, ale byli przygotowani, ale nie do końca. Nie do końca, byli bardzo dobrze przygotowani. Pogubiło ich to, że chcieli dorwać cappuccino. Oni się zgubili ze wszystkim. Widzieli, że mnie dorwali na tej szczelnicy i zamiast zebrać odpowiednie materiały dowodowe, wiesz, te kamery, tak jak wiesz, zeznania z tego gościa z podlady i tak dalej, kurwa, to oni się skupili na tym, że może jakimś cudem uda mi się wsypać cappuccino. Że jakimś cudem może mi zawiną magulo na uszy i powiem to i owo. Ale nie ze mną takie gierki. I tym bardziej nie z tobą, Montez. A jakże. Ale wiesz co, zastanawiam się, co zrobić przed tą drugą instancją, wiesz? Bo prawdopodobnie Lloyd tego nie odpuści. Mówisz? Chyba, że odpuści. Chyba, że no sam zobaczy, że więcej dziur w tych jego, kurwa, dowodach niż Valerin, kurwa, do której jedziemy zaraz. O nie, wydaje mi się, że Lloyd nie będzie się paćkał z tym, żeby, wiesz, przymknąć mnie za magazynek czy tłumik. On jednak wisi i czuwa nad tym, żeby dorwać cappuccino. Wiesz, i wszystkich nas, którzy mamy powiązanie z nim. On wie o tym doskonale, że my wszyscy działamy razem i że tak naprawdę nic na nas nie... Powiem ci jedną rzecz. Od nas takiego, kurwa, wała, nie? Nic tak jest, nas nie tak ma. Tak jest, kurwa. Lloyd. Słuchaj, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Wczoraj Lloyd strzelał z tasera do Jasmine, a mnie potrącił samochodem. Najprawdopodobniej to był on, no, to był człowiek. Jasmine go złapała za brodę, bo miał sztuczną brodę i ta broda, rozumiesz, na gumce się tak odgięła. Tak. Więc mamy na niego też kilka haczków. Szkoda, że nie mamy żadnych zdjęć. Można byłoby co nieco, wiesz, wziąć go za gardło. Nie mówię, żeby strzelać z nim jakąś sprawę albo przeciwko Devastik niemu, ale... przeprał 15 złotych, lepsza to i owo, wiesz, szantażować na temat tego, film. Czy ktoś, każdy co policja wie na nasz temat i jakie mają, wiesz, dowody, co, wiesz, planują. No, mamy kilka opcji, ale nie mamy tak naprawdę za wszystkie bicy, za wszystkie donaty. RTOZ92 Cirrus X100, to kiedy premiera? Zadzwoń tak, do Montesa na Netflixie. Nie poszedłem na żaden układ i wezwałem ciebie. Tak, i dzisiaj jesteś wolnym człowiekiem. Peter Colmontes, to jest to. Dobrze, no wygraliśmy, można powiedzieć, z Lloydem. Całą policją. Ale wojna jeszcze trwa. Wojna jeszcze trwa, on na pewno nie spocznie, dopóki nie złapie ciebie, dopóki nie złapie mnie cappuccino. On sam powiedział mi wczoraj, że stracę tego wokatory, ale wiesz co? On na razie dzisiaj stracił, kurwa, godność człowieka. To mi się podoba, dzięki jeszcze raz. Ajajaj, czekaj, zobaczmy co tu się dzieje. Bloga napisał. Panie Bożydarze, jestem właśnie po ciężkiej rozprawie, odzwonię do pana. Dobra. Oj tak, to co, lecimy na dziwki na wanilii? Lecimy. Lecimy, tylko wiesz co? Nie możemy jechać samochodem, na pewno jesteśmy obserwowani, nie chciałbym kurwa beknąć za brak prawa jazdy. A możemy się przejść z buta, niedaleko w sumie to jest. Zapytam Ili, czy przypadkiem
jest otwarta, czy nas puści. Dobra, co myślicie, widzowie, o tej sprawie całej? Chyba nie odbiera. Co myślicie? Może idźmy na jakąś dobrą wódeczkę czy whisky? Przydałoby się, przydałoby się. Ja dzisiaj chyba też telefon zostawiam w mieszkaniu i nie będę odbierał. Cały czas mam telefony odnośnie spraw, rozpraw i tak dalej. To naprawdę ruszyło z kopyta bardziej niż myślałem. Póki co jeszcze nikt nie wygrał z Montezem, co? Montez jest do zera? Jeszcze nikt. Na razie 2-0, na razie 2-0. Ale za chwilę mam sprawę jeszcze o naruszenie mienia. Tutaj panowie Rzymianie również chcą tam wnieść o jedną rzecz. Jest tego trochę, jest tego Rzymianie? Trochę. Tak, tak, tak. Jak chcesz Rzymianie? No, Fungler. A, Munkliś. Fungler Munkliś. Oj, oj, oj. Powiem ci, tak leżałem wczoraj przez całą noc, tak leżałem. Wyrównawcze zasługi. Niby byłem spokojny, bo wiedziałem, że wiesz, to wszystko może mieć happy end, ale druga strona jednak mi mówiła, że no, może być problem. Poczekaj chwilkę, jakiegoś maila dostałem. No mowa kontowa trochę przydługa, ale kiedy no akcji, sprawa git nie wyciągnąłeś, a dostałem jakieś rachunki tam. Potrzebuję nowe kopyto. Wiem, że to paradoksalnie brzmi, ale potrzebuję nowego gnata. Poczekaj. Mam za 8 klocków taką jak ci zabrali. Za 8 klocków? Ale za full opcja? Klocków. Full opcja. 8 klocków? Kurwa, 8 dużo. Klocków. No, myślę, że z taką full opcją jeszcze amunicja do tego. Ile? Nie wiem, chyba 2-3 magazynki. Zobaczę, co się da zrobić. Muszę obliczyć swoje oszczędności i tak dalej. Ty, będziemy robić coś z tym odszkodowaniem? Ty, dostanę jakieś ten, 100% uposażenia, dostanę jakieś ten, dostanę uposażenie. Ty musisz sobie zrobić licencję na broń. Chyba. Przede wszystkim. Wiesz, będę nad adwokatem, nie jeden będzie chciał cię pewnie upierdolić. Koniecznie będę musiał, ale to jak załapię sprawę z LSC. Adi malutki przeprał 5 zł, sprawa top, adwokat czy my top, kartycha top. Kurwa, zrobiliśmy kółko. Alkoholowa senność i nie chciało mu się pod koniec odgrywać. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie. Muszę to przeczytać. Ojej, wszystkie te donaty. Słuchaj, to może jeszcze raz, może coś się nowego wydarzy. Sprawa nam i tak zakręciła, że nie wiemy, w którą stronę idziemy. Tak, tak, tak. Ale ważne, że idziemy. Tak. Ważne, że w sprawie wiedzieliśmy, gdzie idziemy. A szliśmy ku wolności. Drugi przyjacielu. To oj tak, ale powiem ci, były takie momenty, że ja też zwątpiłem. Halo. Witam serdecznie, DJ. Podjedziesz po mnie i podjedz jego? O. Doju. O, teraz jeszcze raz powiedz. Do doju. Podjedziesz? Doju. No, tylko ja jestem poszukiwany, kurwa. Jesteś poszukiwany? Pomogę ci. Better Call Montes, kurwa. Zapraszam. Dobra, biorę auto za advent. Dobra, do zobaczenia. Podjedzie tutaj taki gościu, poznałem go. Chcę być DJ-em. DJ-em? Tak. No ja załatwię mu tam koncert Vanilli. Znaczy jeszcze się tym nie zabrałem, ale za to nie zabrałem, ale mówię mu, że tak robię, a on mnie wozi gdzie chce. O, ciekawe, zajebista opcja. A nie gadajesz przypadki z tym Gabrielem, który też miał cię wozić gdzie chcesz za jakieś zniżki w razie był? Właśnie, powiem ci, Gabriel był moim planem, kurwa, B. Planem C. O. Żeby Gabriel się przyznał. No i to by było ciekawe. Wiesz, swoich ludzi bym raczej nie wpierdolił. Jeszcze by ich przycisnęli i powiedzieli, że im rzucam towar. Przypał mógłby z tego być jeszcze większy niż był. Dobrze, że nie trzeba było tego używać, ale... Ach, kurwa, to powiem ci, mam kwadratową głowę po tym wszystkim dzisiaj. No, ja mam powiem ci, zamiast jajczycy na głowie mam już z mózgu. Ostra papka, rozlane jajko i chuj. Ale dobrze, ale długo to trwało, okay. Szkoda, że tak długo czekaliśmy na prokuratora, bo tam jeszcze Lloyd swoje dołożył, prokurator swoje dołożył, gdzieś tam ten... Ja wyobrażałem sobie, że to będzie wyglądało tak, że przychodzi prokurator, jest Lloyd, mówi jak to wyglądało z jego perspektywy, przychodzi drugi, jest w charakterze świadka, pytania, dzięki serdecznie, bach i koniec. No co, jak to jest ich rozprawa, wiesz, oni tu jakby ustalają swoje opcje. Tak. Ale wiesz, no suma summarum, dobrze skończyło się jak się skończyło. Trochę dotrwało, no ale... Odbijemy to, a ja jestem twoim dłużnikiem, Montes. Zastanawiam się jedno. No? Był jeszcze jeden argument, którego, kurwa, cieszę się, że nie użyłem, bo mógłby być tylko i wyłącznie zagrać na naszą niekorzyść. Mówisz? O czym? Odnośnie tego trzeciego gościa.
Nie wiemy, kto to był. Spokojnie, spokojnie. Jest to DJ? Sorry za takie auto, ale muszę być incognito. Tak, cześć. Tak. To jest DJ. Dokończymy rozmowę jeszcze później. Witaj DJ, zapuść się jemu jakąś nutkę. Przed chwilą wyszedł, kurwa, na wolność. Pierdolnąć basem, kurwa. Jebnij basem, synu. Zajeb dobrym basem. I jedź szybko po coś do jedzenia, jakiś burger shot albo coś takiego. Za coś jesteś poszukiwany, Jerzyk? Bo chciałbyś tylko przeżyć? Tak, nie, bo akcja taka, że... pojechałem na akcję z Georgią, nie? No i stawiłem taksówkę na parkingu, strzeżonym. Czyli no, ale ktoś się do niej włamał, kurwa, i później doszły mnie słuchy od takiego świadka. Dobra, gdzie chcecie jechać w ogóle? Checking. Burger shot, jedziemy. No i była akcja taka, że policja podobno się dobrała do mojej taksówki, a w schowku miałem parę oksy. No i kurwa, no, to nie było przy mnie i tak dalej. Taksę później sobie zabrałem, bo była dalej otwarta na parkingu, rozjebana doszczętnie. No ale ktoś mi o tym powiedział, nie? No i teraz jechałem na skuterze, kurwa, i mnie zatrzymali i od razu z bronią, kurwa, do mnie. Panikowałem, spierdoliłem im na skuterze, kurwa. Zadzwoń później tutaj, teraz! Podkręć, kurwa, mordo, podkręć to! Dawaj głośniej! Dobry. To jest twój? Tak. Lecimy! Lecimy, kurwa! Dawaj na czerwonym, yeah! Czekam na was! Dostałem uposażenie, wiesz? Za tą sprawę. Zostałeś? Uposażenie. No dostałem taką malutką garzę. Zajebiście. Tak. Ja poproszę Mystery Burger. Tajemniczy burger. Ja poprosiłem po prostu Hardstoppera. O kurwa. Słuchaj, stawiam dzisiaj dwie dupy. Właśnie? Stawiam. A to masz ja kasę? Powinienem postawić. A masz kasę? No przy sobie nie mam nic. A. Ach. Zajebiście, dziękuję. To stawiam dwie dupeczki. Ach. Jest tu bankomat? Kurwa. Nie mam wody. Panowie, poczekajcie tutaj, ja ogarnę lepszą, dobra? Minuta jest. No, ogarnął mi coś do picia? Jakąś wodę? No. Też tutaj? To ci dałem, bo mam samochód. Dobra, zajebiście. Podajesz. Że kurwa zrobiliśmy to, moi drodzy. Better Call Montes, kurwa. Niepokonany. Wyszliśmy z Edim, kurwa. Wyszliśmy Edi, je hamburgera. Spokojnie, teraz sobie zjem. Dobra, jednak jedziemy tą stronę. Gdzie teraz cel? Vanilla? Vanilla już się tyczy, kurwa. To jedziemy. Dobry. Ja się wyrzucę. Czemu ja nie mogę go ugryźć? Kiedy? No. Myślisz, że ten burger jest dobry? Jest zajebisty, a co? Nie śmierdzi? Nie będę go jadł. Czemu? To mogłeś mi dać. Dobra, zjem. Ja chłopie... Ale powiem ci, ten Lloyd... co on sobie myślał? Co on sobie myślał? No nie wiem. A ja ci mówię, co on myślał. On właśnie myślał o tym, że dopadnie wszystkich. On ma obsesję na punkcie cappuccino. I na punkcie dorwania nas wszystkich. Ale nie dziś. Co on w ogóle wiesz, wyciągał jakieś zdjęcia martwych osób, że to niby przedawkowano od Logana. Co on pierdoli? I co, ten drag, którego zrobili sekcję zwłok, wychodziło, że to jest stricte od niego? No właśnie, tak. Pierdolenie. Nie, powiedział mu po przesłuchaniu. Lloyd robi takie przesłuchanie, że mu trup wyśpiewał 17-letni. Wie pan, tylko tak potrafi zdobyć jakiekolwiek informacje. Wiesz, gada do nieboszczyka i wkręca sobie, że ten nieboszczyk do niego gada i potem mówi, że ten ktoś powiedział coś. Pierdolony Lloyd. Myślę, że po prostu wczoraj...
strasznie go ten zadek zabolał, że nie udało się złapać Logana w tamtej zorganizowanej akcji i po prostu musieli kogoś wjebać, rozumiesz? Ja się zastanawiam, czy ta osoba, która uciekała tam na motocyklu, czasami nie była podstawiona, bo nadal nie wiadomo, kto to był, kto to jest. Jak widać, Lloyd lubi pofabrykować dowody. Ale powiem ci, wiesz co? Kurwa, mam do niego mimo wszystko, że tyle nam kurwa złego zrobi. Kurwa. No nie wiem, taki... Kurwa, może niedobrze, ale trochę... Trochę go kurwa lubię. A ty? Ja to samo, stary. Nie mam nic do niego. Ale jego upierdliwość jest męcząca. Swoją drogą. Wiesz, lubię w nim tą jego fajtłapowość. To, że myślę, że jest cwany i sprytny, jest i totalnie odwrotnie. Ojej, daj spokój. Ja też go polubiłem za to, że jeszcze z żadnym policjantem tak łatwo mi nie szło jak z nim. Właśnie. Naprawdę. Przyjął. Chodźmy. Zabłeś? Wiesz, dlaczego on przyszedł dzisiaj i chciał porozmawiać w doju? I przed steczką, i pod krawatem? No. Bo wyszłoby, że jest oficerem pierwszego stopnia tylko. Rozumiesz, pierwszego stopnia. Tak dalej kawę robi tym, jak mu się nazywa. Ci kurwa co, stażystą? Słuchaj, kadetom. Kadeci mu pewnie kawę, on pewnie kadetom kawę robi. Nie, akurat kadetom nie, ale wszystkim innym oprócz kadetów tak. Otwieraj drzwi, DJ. Podkręcić wiksę? Wiesz co, może nie. No. Jedźmy po prostu do tego. Do Vanilla Unicorn. Dzisiaj chyba robię sobie wolno do adwokatury już. Naprawdę mam dosyć. Jedna sprawa na dzień, to wystarczy. A co, wygrała? Wygrana. Najpiszcie. Będzie gdzieś słyszę syrenę, to już mam schizy, kurwa. Pierwszy raz mnie ktoś goni, kurwa. DJ, kiedy zostałem adwokatem, powiedziałem sobie, że jeżeli przegram jakąkolwiek sprawę, przestaję być adwokatem. Wiesz, ile lat już tak siedzę w tym biznesie? Ile? Dwa kurwa pierdolone dni. I do tej pory, do tej pory jeszcze nic się takiego nie wydarzyło. Budujące to co? 100% skuteczności. Muszę sobie to na wizytówce zapisać. Wyruszenia to kurwa dodawać z takimi tymi newsami. Ludzie lubią chwytliwe kurwa tytuły. Adwokat, żadnej sprawy nie przegrałem. Twoje również. Jedyne co bym przegrał, to te płyty, które tutaj masz, słuchaj, bo to naprawdę dobrze buja. Da, no ja taki mol jestem muzyczny, godzinami siedzę, kurwa, nie mam co robić. Ostatnio odpuściłem trochę, no ale to... No, powiem ci tak, Eddie, chyba za ciebie będzie trzeba zapłacić podwójnie, biorąc pod uwagę, że już 24 godziny na nogach w tym stroju. Ale spokojnie, dogadamy się. Ja starasz puchną już, chodźmy. Witamy. Witamy, panowie do lokalu. Dzień dobry. Tak, cieszę się. Dobrze, słuchajcie panowie, bez żadnych problemów, muszę panów sprawdzić. Jesteśmy niesprawdzywalni. Znamy właściciela klubu. Tak? Mhm. Ale ja nie dostałem jakiejś informacji, że to są osoby niesprawdzywalne. Możesz zadzwonić i zapytać szefa, jeżeli jest. Ale wątpię, żeby chciał, żeby mu przeskadać w takich pierdołach, jeżeli podasz nazwisko Montes i Carbon. Pewnie jeszcze zjebę dostaniesz. Ja jeszcze nie dostałem informacji, po prostu. No, wie pan, no to jest moja praca, no muszę. Ach, to pan się musi doinformować w takim razie. Tak. No zrobimy to raz, ale następnym razem już taka sytuacja ma nie mieć miejsca. Panie. Ja tylko wykonuję swoje obowiązki. No, nie wiem, czy Ilia będzie zadowolony, że jego najlepszy kumpel i jego prawnik są przeszukiwani przed wejściem do klubu. Przepraszam, ja jestem nowy. Ja jestem nowy tutaj w pracy też. Ja się zapytam, oczywiście. A następnym razem to... Przepraszam. To nie Juri jest szefem? A to nawet nie wiedziałem. Nie macie panowie roboty jakieś? My dla pana? No kurwa, murasz tynkasz akrobata.
Naprawdę, bo tu idzie się powiesić, kurwa, z tymi biznesami w tym mieście, to idioci zajebani. Ja mam pod prawo wnieść oczywiście własnego alkoholu, narkotyków, jakiegoś sprzętu. Miałbym dla ciebie robotę, jakbyś chciał. Dobra. Chłopak mi wygląda na biznespeda. Słuchaj, zacznijmy od prostego zadania. Skocz posługi do sklepu dla nas. Bez problemu, nie? Nie ma sprawy. Dobra. Jak sytuacja, jak pan mówi, naprawdę tak jest, no to... to przepraszam, ale aczkolwiek no jest to mój, wiecie, obowiązek, nie? Nie ma sprawy, rozumiemy. Akurat tak się składa, że mamy bardzo, bardzo dobry humor. I akurat... takie no pierdolki nie będą nam go psuć. Chodźmy się zamawić pana w sklepie też i... Proszę. Jak są klienci, to idę. Czy tego burgera, którego otrzymam, też będzie pan sprawdzał? Bez przesady, proszę pana, ja pana muszę tylko oklepać, czy nie ma pan alkoholu, narkotyków, jakiegoś sprzętu, co ten... Żeby, wie pan, no żeby nie robić jakiegoś niebezpieczeństwa, nie? I wnoszenia własnych, to też lokal musi jakoś zarabiać. Dobrze, może pan wejść do środka. Jeżeli sytuacja, mówię, tak jak koledze mówiłem, faktycznie jest jakaś sytuacja taka, jak mówiliście, no to przepraszam. Aczkolwiek jest to moja robota, nie? Jeszcze szczególnie pierwszy dzień, więc nie chcę wylecieć z pracy. Rozumiecie, nie? W porządku, wiemy, o co chodzi. Miłej zabawy, miłych rozmów. Na luzie. Momencik, jeszcze jedna osoba będzie do przeszukania. Oczywiście. DJ, chodź poruchać trochę. Co, ja nie mam siana, kurwa. No ale spokojnie, postawię. Tak? No. Znaczy, za darmo będzie, bo to ochroniarz chce cię wyruchy. Są fajki? Super. Ile za to? Nic, nie wiem, jakie pan lubi, więc wziąłem dwie paczki. Zostawi pan swój numer. Świetnie. Jak poleciał? Stara wizytówka, pan nie patrzy na nagłówek. Prowadziłem ten syf. Dobry, ja do klubu. Oczywiście, muszę przeszukać pana oczywiście kontrolnie z zastępu z alkoholem, narkotykami, jakimś sprzętem. Tutaj moja wizytówka, do czego proszę dzwonić. Ale odezwę się do pana. Ahoj Montes. Wziąłem DJ-a. Niech również się pobuja trochę. Trzymaj. O! Proszę bardzo. No to co, Montes? Zdrówko. Za wolność, Ebi. Za wolność. Twoją i moją. No i tak. Okej. Okay. Zdrówko. Lecimy. Ja już do mojej neo. Witam. Witaj, DJ. Lecimy. O kurwa. O, Felipe, jak tam dzisiaj udana sprawa? Tak, udana. Nie o tym przyszedłem porozmawiać z tobą. A o czym? Słuchaj, wiesz doskonale o czym. No dobrze, ale... Dobra. Załatwione, panowie. Załatwione. Ty dziewczyny to profesjonalistki. Naprawdę dobrze, nie, dobrze nie, to wyglądało. Nie długo wytrzymać, ale nie dajesz rady, bo są tak świetne. Powiem ci tak, no jakby ktoś tutaj stał ze stoperem, kurwa, to... To nie to wiem, czy byśmy mogli się pochwalić. Ale patrz, tak, one na tym dobrze zarabiają, ona szybko obsługuje i kolejni idą. No tak. To jest biznes. Oj tak. No nic, panowie. Panowie, to w takim razie jeszcze jedno, może? Po sztucznej? Sztuczna? Nie, no już, kurwa, ciężko ze mną. No co dobra. Tutaj tak, na loży? Na loży. W trójkę, bo się... No to może nie. Ja pierdolę. Przed tą panną tutaj? Ale świetne jest. Trzy szociki jeszcze raz tego samego, poproszę. No i bez problemu. Co? Burmistrz? Ojejku. Niby nic takiego, Montes, ale już mi coś śmierdziało. No, brakowało. Ojej, czuję, kurwa, Naomi na sobie. Naomi. Może wezmę tą sztuczną cipę i pamięciowe jeszcze pierdolne dobrą. Tyle siły masz? Co? Tyle siły masz?
Ależ no, kurwa. Wiesz jak jest. Proszę bardzo, trzy szaciki. Gotóweczką będzie. Gotóweczką, bez problemu, już idziemy tam z rachunkiem. Proszę bardzo, tu rachunek dla pana kawalera, co tak... Eddie czuje Naomi Montez z niego. Stary, czujesz? Tak smakuje prawdziwa miłość. W razie tak pachnie. Tak pachnie, no, kurwa. No, kurwa, ta prawdziwa miłość to chyba już miałem jednego klienta. Zajebiście. No i pięknie. No, to mieli zabawy. Dzięki. Kurwa, co pijemy, to aż się... No to panowie, no to chlub ten głupi dziubi, niech się powodzi dalej, jak się powodzi teraz. Kruszczym, bo uszczym. Zdrówko. Uuu! Dobre. Lubię bezmobity. Oj tak. O, no na sucho najlepiej boi. Macie, no, Jasmina. Zapytam Jasminki, czy możemy... Wiesz, Jasmin... Może Jasminka w panie potańczy. A. A może, kurwa, u ciebie w biurze to, że zatańczy. Biuro delikatnie dzisiaj przeniosłem. O. Chyba muszę jeszcze jedną umowę wysłać. Ja cię kręcę, no. Nie mam jej przygotowanej do końca. Kurwa mać. Tutaj mam opcję pewną. I słuchaj, mam do ciebie sprawę. Nie miałabyś może lokum na przenocowanie mnie? Bo nie chcę mi się do Sandy zapierdalać na chatę. Byłaby taka opcja, możliwość? Wiesz, nie chciałem, żebyś się czuła... nie chciałem, żebyś się czuła... Wiesz... Wpadaj, ej, Jasmine, wpadaj! Panowie, nie ma problemu żadnych, ludzie tutaj nie stwarzają problemów? Jest problem, jest problem. Naomi tak dobrze robi, że kurwa nawet nie zdążyłem spodni zdjąć. Tak? Ja nie mogę nic o to poradzić, niestety. No dobrze. Ja poprosiłbym już sztuczną cipkę. No to proszę to wyjąć, ja pan nie będę gmerał przy tym, czym się będzie pan bawił. Mogę kartą? Pan mi rachunek wystawi. I by pan... A to już po towar tu do sasy proszę. A dobra, jasne. Dobra, zapytam w takim razie. A nie ma tutaj, a są bankomaty. Pa. Są bankomaty, dobra, zajebiście. O kurwa. Z tego wszystkiego zadzwoniłem do Jasmine zadzwonić, że może byś wpadła. Teraz mi powiedziała, że świętujemy bez niej. Ajajaj, głupie wyszło. Ale możemy powiedzieć, że jeszcze nie zaczęliśmy świętowania. Nie, już powiedziałem, że byłem na dziewczynę. Zaprosiłem ją na kieliszka wódki, ale powiedziała, że już nie. Nie chcę być taka, wiesz, czuć się... Rozumiem. Troszkę. Wyszło głowo. Potrzebuję lokum do przesłania. Flintstone jest? Flintstone? Wątpię. Kurwa, gdzieś radio zapodziałem. Jeszcze wczoraj w ogóle on też nic do mnie nikt nie dzwoni, ani nie pisze, ani nic. Gdzie mam radio? Wiesz, dzwoni tylko do mnie wtedy, kiedy potrzebujesz, żeby go podwieźć albo zgarnąć. Jebany siwy dziot. Nigdy nie zadzwoni, wiesz co tam. Co tam słychać? On w ogóle wiedział, że ja leżałem na tułeczku? Chyba nie. A właśnie. I to jest właśnie to. Nie interesuje się w ogóle znajomymi, ziomkami, przyjaciółmi. A, pierdolony siwy dziot. Siwy dziot. Ale możemy posłuchać piosenki, którą nagrał. Jasmin coś mówił o jakimś Double Dibble. Skinny, dawaj na walinie, na wanilę, puścisz tą piosenkę z Georgia. Jasne, to potrzebuję z 3 minuty, dobra. Bo jestem na Sandy. Okej, w porządku, na razie. No? Dzioda nie ma. Chodź Jasmin do wanilii, bo my tu jeszcze siedzimy. Chodź tu, przyjdź tu. Ale no, dobra, ale ja nie wiem, czy on przypadkiem nie zrobię sobie dzisiaj wolnego od adwokackiej opcji, wiesz? No. Nasza sprawa dosyć długo trwała i wiesz, chyba już jest zmęczony tym. Na pewno nie chcesz paść? No to dawaj tutaj, no. Dawaj, bo tu siedzimy. Na plaży się zrobimy coś małego. Jasminka już tu jedzie. No właśnie,
A ty, a może się na plażę przyniesiemy, kurwa, i wino weźmiemy, kocyk. Na czym? Na plażę. Wino, kocyk, imprezka jakaś, jasmin. Wino, kocyk, imprezka, jasmin? To może jeszcze kanapki i jakiś koszyczek ze sobą weźmiemy, karty i pogramy Babingtona. Człowieku, dzisiaj chce się zabawić, chce się napierdolić, chce kurwa poruchać coś. Ale nie jest taka, zobaczcie. Aha, w ten sposób. Niestety. Wiesz, ja chcę cię ostudzić, żebyś kurwa później... Wiesz, o co chodzi. Człowiek, który się nastawia, i się zawodzi. Lepiej się nie nastawiać. Lepiej się nie nastawiać. No. Nie wiesz co, ja 24 godziny temu nastawiałem się na coś innego. No cześć, co? Jasmin. Dobra, to jest dobry numer. Okej, okay, nieważne, tylko chciałam sprawdzić. Jak George nie zapłaci mi za czynsz w moim mieszkaniu, pozwiesz go. Siadamy tu na loży? Wiesz co, Eddie, chyba będzie trzeba jednego gościa wyjaśnić za chwilę. Tak? To dawaj, którego dziurawimy. Ja się nie pierdolę, stary, jestem twoim dłużnikiem. Powiedz tylko, który, a ja go dziurawię. Słuchaj, gościu napisał mi wiadomość, że jeżeli George nie zapłaci mu za czynsz w mieszkaniu, to mam go pozwać. To masz pozwać George'a, tak? Tak, tak, tak. To chcę mu wyjaśnić, że chyba mu się coś kurwa popierdoliło. To jest ten taksówkarz. A kto to pisze? Znamy go? Trochę go znamy. Słuchaj, może wiesz... A jak się nazywa? Jak ma na imię? Nie pamiętam, nie mam go zapisanego. Mamy jakieś ten? Ja mam... Możemy się z nim ustawić i go nastraszyć. Tak, 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 właśnie tak chciałem zrobić. Nie mam problemu, tylko ja mam tylko przy sobie scyzoryk. No w porządku. Kali. No właśnie. Że pojedziemy na komendę i weźmiemy moją klamę. Ale to nie musimy go klamą straszyć, postraszymy go słownie. No i dobre. Powiemy, że czy go piorun pierdolnie i będzie miał fryzurę jak DJ. Nie wiem, no coś wymyślimy. O kurwa, ten Japoniec. Miałem dzisiaj się do niego zgłosić. Ach, kurwa, miałem... Kurwa, dokumenty z japońskiego przetłumaczyć. Znalazłem już tłumacza, ale kurwa, nie odebrałem dokumentów. Poczekaj. O, cichara, to koniciła jako tako, koniciła jako tako. Rozmawiałem z moim tłumaczem. Na jutro będą gotowe dokumenty przetłumaczone. Super, jako tako mieć nowy pomysł na biznes. Bardzo dobrze, panie jako tako, bardzo dobrze. Cieszę się niezmiernie, proszę pana. Aż taki, bo jestem zadowolony, ale dzisiaj miałem rozprawę. I proszę pana, zamykam biuro na dzień dzisiejszy. Jutro, panie jako tako, kurwa, wracamy do rozmów. Ale dzisiaj muszę troszeczkę poświętować. Słucham? Jako tako spalić biuro. Czyje? No, Jasmine. Słucham? Dlaczego? Jasmine podpadła jako je. Kto, co? Co? Jeśli można... Ale to tam było też moje biuro, panie jako tako. Jako tako przekazał Jasmine to, co kazał jako zapowiedzieć. Tak, przepraszam bardzo, panu przerywam, ale to raczej nie jest coś, co ja skromny baran chciałbym kurwa słyszeć w robocie. No ale, no, panie... O kurwa... Jako tako rozpoczął wojnę z Jasmine. No ale, panie jako tako, jeżeli pan ma wojnę z Jasmine... To ma pan wojnę również ze mną, z pańskim adwokatem, no przecież dałoby się to rozwiązać jakoś inaczej jako tako. Jasmine jako tako zagroziła. I przesłała oprychów. Ale ona pewnie zagroziła tylko jako tako. Nie jakoś jako mocno. Jako tako suki takie nie zagroziła. Bo jako tako przyszli ludzie po jako tako. Dzisiaj przyszli ludzie po jako tako? Po przyszli pana? Przyszli ludzie po jako tako od Jasmine. Jakie tako? Z tortillą czy... No właśnie jako tako. I jako tako musiałem się bronić. I wszystkich tam poskromić. Hu! Także jako tako wszedł na wojenną ścieżkę. No kurwa. To porozmawiamy z Jasmine, ale panie jako tako w takich sytuacjach proszę po prostu do mnie zadzwonić. Ja jestem w stanie naprawdę wszystko się dogadać. No i moment. Czy pan również spalił moje biuro? Ja jeszcze nic nie spalić, ale spalić. Proszę pana, zróbmy tak. Spali sobie pan szlugę, dam panu całą paczkę. Pan się wyluzuje, pan nie gada o żadnej jakuzie, tak? Zrobimy razem biznes, tak jak mówiliśmy. Będziemy się dzielić, proszę pana, 50, 50 na 50. 50 na 50. Pan ma wyjebane na to biuro Jasmine, tak?
Wyjebane. Wyjebane. Pan sobie tak rączką ruszy. Wyjebane, pan sobie pomyśli. A jako tako już załatwić nowe biuro dla adwokata. Coś dla pana będzie? Jako tako się dogadamy. Co to będzie dla pana pierdolnięte tego papieru? Ona no nic nie będzie, bo nie ma stać. Proszę bardzo. To będzie ona się. Jako tako się dogadamy. Ja zresztą jako dzisiaj mam wolne. Tako. Jako tako dziękować, jako tako idź się stresować. Jako tako się iść tam powodzenia. Jako tako. Suki kato. Suri Gidon, no komitoro, si mizu. O, znasz? A, tak, trochę znam, nie znam trochę japońskiego. Jestem pod wrażeniem, Eddie. Gdzieś Jasmin, dzwoniłem do niej. A, karakano, karakano? Kuske Ronokoba, Orianoma, Chimokoda. To może ty chcesz wytłumaczyć ten papier i kurwa się tobie zapłacę. Akurat tak składa, że jak dobrze doskonale. Właśnie z tekstem jest gorzej, ja też mówię, tylko w piśmie ciężko. Wiesz, zupkę niską, kurwa, i masz trzy litery. Nie no, w mowie, w piśmie ciężko, ciężko. Chodźcie może na papieroska, co? Przecież. Możemy iść. What happened? What happened? Jackson! Cześć, kurwa! Jackson, Jasmine, cześć! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kto? Kto? Ten mały skurwibąk! A! Jasmine, poczekaj! Te okulary trochę kosztowały! Pani wyjdzie, spokój się. Pani wyjdzie. Pani wyjdzie stąd. Wychodzi pani stąd. Tak, ej, już wychodzę. Jasmine, poczekaj, nie rób nic pochopnie! Jasmine, proszę cię! Jasmine, spokój się, naprawdę cię! Gdzie on naprawdę jest? Cię proszę, świrusko moja! Spokój się. Tam jest jego auto! Ja ci podpalę mój salon! Ty jako tako zobaczymy! On poszedł sobie ten. Ciekawy jestem, gdzie on jest. On poszedł się odstresować. W taksówce. Pojebane auto. Nie, tego potrzebowałam. Dzięki. To jest jego fura, kurwa! Bójcie się, bo tu ochroniarz policji jest. Co? Właśnie? Jesteś się, kurwa, ty... O nie. Czyje to auto? Pani się uspokoi. Pani się uspokoi, psy odpowiednie służby zostały już wezwane, pani poczeka tutaj. Poczekam, jasne. Pański szef chyba nie będzie zadowolony z tego powodu, że wołasz tutaj dzwonić po policję. Na Jasmine Jackson policję wzywać. Którego ci urodziłeś telefon? Wczoraj? Ty nie wiesz, na kim policję? Jestem, ja tutaj pracowałam nie, na Manili, nie, jako ochrona. Gdybym mogła, to bym cię wiesz, mogła wygryźć. Naprawdę pan zadzwonił po policję? Dzwonię do Sharon, masz przejebane gościu. Imię i nazwisko brawo. Twoje. Noah Bayraktar, proszę bardzo. Jeszcze jak, raz? Jak? Noah Bayraktar. Jak, kurwa? Dobra. Dobra, idę zaraz odzwonić, zaraz powiem mu, że jego pracownik dzwoni na policję, żeby przyjęło tutaj policja pod jego własny klub. Chłop zostanie wyjebany od razu. Dlaczego twój... No kurwa, ma czas teraz. Nie, spokojnie, ja zadzwoniłem już, zaraz mi odzwoni Ilia. I on... Jestem strasznie głodna, może mi dlatego tak odpierdala. Chcesz kanapkę? Mam schowaną pod kapokiem. Tak, poproszę. Chyba, że już obsłużyła cię jakaś pani, to nie wiem, czy taka spokojnie. Kanapka będzie zjadliwa. Jest jadliwa, tam jeszcze nie wchodziła. Aha, no taki. A czy nie dotkała? Wchodziła, to się to zabrzmiało, jakby coś innego chciał od niej. Jak pan przeżyłeś, powiem. Jasmine, co tam się wydarzyło z tym jako tako? Mów. I właśnie, co on, czego on od ciebie chce? Ten sam, jako tako. Ten, z którym ty się umawiasz, czyli my twój klient. No to jest mój klient, tak, pan jako tako. Wyobrażasz sobie, że ten klient wchodzi sobie do mnie do salonu i mówi, że pożegnam się z tym salonem i że on wstrzyma wojnę i że jakuza przyjedzie do mojego salonu? Tak, słyszałem, właśnie mi to powiedział. Tak. Bardzo mówił, się zbulwersowałem, ale powiedział też, że załatwił mi nowe biuro, więc po prostu się zastanawiam, jak ono wygląda, wiesz. U ciebie mi jest najbliższe, tak jakby wiesz. Nie, żebyś nie... Ja go odwiodłem. Poczekaj, Jasmine. I to ja byłam testowana, tak? Ale poczekaj, spokojnie, Jasmine. Poczekaj, spokojnie. Porozmawiałem z nim. Jakuza jest odwołana, tak? Załatwiłem to. Jakuza jest odwołana. Mhm. Ale w ogóle o co chodzi? Czemu oni się strają do ciebie? Coś ty odjebałaś coś dla nich? Kurwa, gościu przyniósł pierdolą piłę mechaniczną, żeby sobie paznokcie, kurwa, obcinać tym, rozumiesz? Wypadło mu to z ręki, rozpierdolił mu po głowie i tak się zaczęło. Ja pierdolę, ty... No kurwa, nie wytrzymam. Dlaczego nikt nie potrafi normalnie telefonów
wykonywać. Spokojnie, jak coś, jakby następnym razem nie przyjechać. Sharon, dzwoń po nas. Twój pracownik wezwał na mnie policję. Halo. Co to za ekipa z dużego jeepa, ha? Auto jednego gościa, który... Podejrzane. Mówi, że podpali mi mój salon. Tak. Ten gość wygląda identycznie jak ten, który wczoraj udawał... Jakiś... Lloyda. Albo odwrotnie. Lloyd udawał takiego gościa. Ciekawe. Chuj mnie to interesuje, kto to był. Masz go znalazł, bo samochód tego gościa. Jest i skinny. Właśnie... Jest i on. Niech pokaże ten numer, ja lecę kurwa do spania. Jutro muszę znowu rano wstać, zapierdalać z tą oksą. Da, Baltaza trzeci junior, kurwa 90. Yo, skinny boy. Kolejny skinny. Co tam masz ciekawego? Witam, mam najnowszy kawałek od Siwego, ale no nie zgadniecie w jakim gatunku. Country. Co za dzień. Skąd wiedziałeś? Bo ty tylko takiej muzyki słucha. A, no jestem to... Jestem dziewczynami. Ja, nie, wiecie co, przepraszam, ja się muszę odstresować. Muszę się odstresować. Oho. Czas mi pójdzie na... Serio, ona zapłaci jakiemuś gościowi, żeby ją wydymał w klubie? Nie możemy zrobić tego my? Na ramo? Właśnie. Jasmine! Pierwszy! Ty, jakbyś mogłaby mi zapłacić, ja to mogę zrobić od kopa. Kurwa, za 400? Ja bez pierdolenia. Nie no, potem wiesz, kumpelem takie coś robisz, to potem dziwnie byłoby siedzieć razem. No, nieważne, co z nutą? No, ja tam z nim nie siedzę. No, nuta jest nagrana, tylko że to jest taki pilot, jak to mówią. Więc jakość bez szału, ale według mnie to buja zajebiście. Czyli co, jeszcze bez miksu i masteringu, tak? Dobra, puszczaj to. Tak, to puszczaj, znaczy to siwy... Dobra. Okej. Okay. Country road, dzikie prerie, dziki ja. Na apartamencie zasypia stół, cowany sprzętem i nie sprzedałem się na komendzie. Country road, dzikie prerie, dzięki ja. Na apartamencie zasypia stół, cowany sprzętem i nie sprzedałem się na komendzie. George Liston, dwa pistolety, dwie berety i dwie kobiety. Wokół słyszę całe szepty, ale nie jestem jebnięty. Urusiłem sama paletą, ale nie jestem bestią. Twoje dżinsy zrobię dziecko, ale nigdy nie podzielę się pęgą. Pierdolę dziad, nie wiedziałem, że kogoś ma taki talent. Nieźle to buje, taki dobry lepiaczek. Jest przedajebany, ty. Dawaj, jeszcze raz pójść. Aha. Te. Country road, dzikie prerie, dziki ja. Na apartamencie zasypiam stół, cowany sprzętem i nie sprzedałem się na komendzie. Country road, dzikie prerie, dziki ja. Na apartamencie zasypiam stół, zrobany sprzętem i nie sprzedałem się na komendzie. George Liston, dwa pistolety, dwie berety i dwie kobiety. Wokół słyszę całe szepty, ale nie jestem jebnięty. Urusiłem sama paletą, ale nie jestem bestią. Twoje dżinsy zrobię dziecko, ale nigdy nie podzielę się pęgą. Dobra, zaraz, a gdzie mam być? I na razie tyle napisaliśmy. Słuchajcie, a propos jeszcze Siwusa, to właściwie dzisiaj z Siwem też nagrałem dla siebie taki kawałek. Mógłbym tak na szybko puścić? Według mnie to kurczę jeden z lepszych moich. No to dawaj, razem na ficie? Nie, bo to bardziej zainspirował mnie Siwy do tej piosenki, powiedzmy. A, rozumiem, bo tutaj widziałem, że... Okej, dawaj to. Ale nie, naprawdę, Siwy kurwa zrobił robotę. Może się w końcu odnalazł, może znaleźć swoją niszę. Zawsze wieczy młody. Szkoda, że ma wyjebane ziomków, którzy leżą na doku. Ale zdrymowałem nawet. Narzekałem jak źle, yeah.
Słyszę ciągle w koło stare głosy, nie. Narzekałem jak źle, yeah. Chcę być zawsze wiecznie młody. Słyszę ciągle w koło stare głosy, nie. Narzekałem jak źle, yeah. Tak, chcę się zatrzymać tak na zawsze. Zatrzymać czas, choć mieć zawsze szmule, tylko starsze. Ja i mój gang, zostawię znak. Będziemy jeszcze trzymać tuż przy twoim gardle. Ej, nie chcę zmieniać swojego miejsca. Delperowy spuci to jest mój skatepark. Wieczorem ognisko dorzucimy drewna. Dzięki George za wyciągnięcie mnie z podziemia. Kolejny wieczór ja idę znów pić. Chcesz się dołączyć, to do mnie już pisz. Nawet na pusto nie przynosi mi nic. Nie chcę powtarzać jak skończę tu dziś. Zobacz co robię, kiedy nadal ty sobie smażę tu śpisz. Nieskończone źródło flow. Wierzę na topie, będzie z kim pić. Chcę wieczy młody. Słyszę ciągle w koło stare głosy, nie. Zawsze wieczny młody. Słyszę ciągle w koło stare głosy, nie. Narzekałem jak źle, yeah. Chcę być zawsze wieczny młody. Słyszę ciągle w koło stare głosy, nie. Narzekałem jak źle, yeah. Dobre. Skinny naprawdę się do tego nadajesz. A, Skinny ma talent. Skinny zdecydowanie ma talent. Tutaj, naprzeciwko. Dobra, przelej. Do bagażnika skakuj. Znaczy? Witam panowie. No, przeskakuj. Felipe, ja jadę na robotę. Zostawiam wam mój samochód, będzie co tam. W porządku. No. To musi gdzieś tam zmieścić w bagażniku, nie? Bo miejsca nie ma. To miłej roboty, panowie. Słuchajcie, ja dzisiaj zamknąłem biuro, dlatego że miałem rozprawę sądową. Wygrana, oczywiście. Wygrana, ja oczywiście. Myślałem, że te łachmyty cię przekupiły. Nie. Miałem dzisiaj sprawę. Zobaczcie, tutaj jest mój ziomek Eddie. Pewnie go też troszeczkę znacie. Dzisiaj miał sprawę i udało się wygrać. Znaczy, wygraliśmy, rozjebaliśmy wszystkich, no. Jakie samo miejsce? No ja w swoim auto za wami pojadę może. To trzymajcie się panowie, jesteśmy w kontakcie, biuro będzie otwarte jutro. No co, no czekam na zielone światło. Masz na myśli na pęgę? Nie, może by się rozliczyć później. A gadałeś z nimi? Tak, dzisiaj jak z Siwulcem temat dogadywaliśmy. Wstępnie, oni chyba nie są zainteresowani. Oni coś kombinują. Jakiś szwindel. Mówisz? Tak. To mówisz, że to jest z jajka chcą zrobić kogiel-mogiel? Wydaje mi się, że oni chyba nie mają tak naprawdę sporo kasy. No, taką porę się bojaś, to... No, Ika, co tam u ciebie jest? Better Call Montes. Dzień dobry, padre. Dzień dobry, witam. To ja, Bobby. Witam, Bobby. Co z moją przeszłością? Dobrze, że pytasz. Jest świetlana. Świetlana? Znam taką panią, świetlana się nazywała. Tak, właśnie o niej mówię. Właśnie robi mi dobrze na wanilii. Wydałem to twoją pęgę na świetlanę. Nie, dobra, Bobby, żeby nie było. Słuchaj, mam dla ciebie ekwiwalent tego, co mi dałeś. Zrobiłem ruchy. Bardzo, ale co pan i tak? Można powiedzieć, w urnie jest suchy, tak? Zaraz do ciebie zadzwonię. Ale strasznie mi to śmierdzi. Najpierw wanila, tutaj w urnie jest suchy. No, co to ma znaczyć? Słuchaj, nie wąchaj za dużo, tak? Nic tu nie śmierdzi. Jesteśmy w kontakcie. Dobrze, jeszcze widzę. Dobrze. No, pan wypuści go tylko i będzie okej. A co się stało? No to piesek. Piesek! Piesek, co się zdało z nim? Znaczy, no co się stało? No kulowego go znalazłem. Ajajaj. No, witam pana. Panie Kotako, jeżeli mogę doradzić panu coś jako adwokat, Jasmine jest Vanilla Unicorn, więc jakby... Jako tako odjeżdżam. Dobrze.
Policjantami, którzy postawili mnie porwać. Potrzebuję adwokata, który okay. Szaron, coś proszę. Do sądu. Ja jesteś się kręcę. Taka sporo, cudowna. Sporo tego. Musiałabym zobaczyć, kto jest. Twoja pomadka podkreśla twoje piękne zielone oczy. Za grube miliony. To jest twoja taksówka? Skinny? Nie, to jest tego kolegi naszego, tak? Tak, mówisz, że może wziąć. Dobra, gdzie jedziesz? Chciałem cię zabrać, Eddie. Mamy do pogadania z jednym gościem, jego mościem, takim młodziutkim. To dawaj. No? Kurwa mać. Co jest? Halo, czekaj, oddzwoń za sekundę. Słuchaj, Eddie, to rozumiesz, że mogę zacząć działać? Oczywiście, że tak. A czy coś w takim stylu jak ten ostatni kowak? Nie, będzie taki banger do pierdolnięcia z basem. Tak jak zawsze, w swoim stylu najlepszy. Dobra, coś takiego do fury, jasne. No i tak, do fury. Aha, tak, będę puszczał jak baleję o koguty za sobą i będę na pełnej piździe to dobra. Puszczał. Dobra. Jasne. Jasmine, co ty? Nie mów, że ty próbujesz, kurwa, ogarnąć tego chłopa, który dzwoni na psiarnię, tak? I co z nim się stało? Już jest ogarnięty. Wyleciał? Raz, dwa, trzy i zamknął papę. Przepraszam mnie. Dobrze. Chwileczkę, panowie, zaraz do was wrócę. Przygotujcie się na niezłą przygodę. Jasmine, bo jest sprawa. Kurwa. Bierzemy Jasmine ze sobą. O kurwa, czekajcie, monster fucking truck. Teraz? A masz czas? No, mam czas, tylko chciałam się odprężyć trochę w klubie i was zaprosić jaki na sposób przygodę na życia, przykład? Jakiej nigdy nie mieliście. Jasminka, jak ty się odprężasz w klubie w Anielu Unicorn? Jaki ty masz sposób właśnie na odprężenie? Jakie? Czy ty płacisz gościom, żeby... Nie. To w jaki Boże, sposób? Boże, zrozumiecie jak zobaczycie, albo i nie zrozumiecie, no cóż. No. Zaraz wracam. O kurwa. A ty, rzeźnik, nikomu no właśnie, nie mów o tej transakcji. Dobrze, rzeźnik? Pokaż mi swoją twarz, rzeźniku. Witam serdecznie. Witaj, rzeźniku. Witam. Cóż się z twoimi oczyma stało? Co ty masz za nudle na głowie? Noodle boy. Nudle. Mówią, że to fryta. Fryta tak mówią, ale nie wiem ile w tym prawdę. Nigdy nie robiłem przy frytkach. No w sumie tak to wygląda. No, gość mnie przeraża autentycznie, Eddie. No mnie też. Nie, spokojnie, nie gryzę. Spokojnie, spokojnie. Tak. Nie, JJ, może... że was tutaj delikatnie przestraszyłem. To. JJ może potwierdzić, jestem bardzo, że tak powiem, miłym, kulturalnym gościem, nie gryzę. W sumie ja też. Okej. Okay. Dobra, nie kumam tego, po co cały ten, że tak powiem, show i spektakl, dlaczego tutaj przyjechaliście, ale chyba wiem, że jesteście tutaj dla Jasmine. Znaczy tak, przelewałem jej przed chwilą pieniądze i chciałem się dowiedzieć, czemu masz tyle. Także... No to tu jej nie ma... Tak, wiem. Może chyba do tego, to... Słuchaj, ty, rzeźnik, to dawaj się pakujemy, dałeś już to siano? Tak, dałem. No dobra, to lecimy, chodź, będziemy tutaj... Nie, nic, panowie, miłego. Wszystkiego dobrego. Się. Trzymajcie się. Jedziemy do tego gościa? Jedziemy tylko... Ale Jasmine też by się przydała może. Mogłaby się przydać, no masz jakiś kluczek od tego? Taki uniwersalny? Zwarte. Jasne, że mam. Przecież jeżeli pożyczymy auto od DJ-a, to się nic nie stanie. Ja? Tak. Co tam? A właśnie z roboty wracamy. Lekkie przebudowy robiliśmy. Aha, jasne. Trzymaj się, Skinny, w takim razie. Mam nadzieję, że kolejny kawałek również poświęcisz troszeczkę. Poczekajmy sekundę. No jasne, w ogóle... A dobra, to później, bo kurczę, tyle zleceń teraz mam na te kawałki. Ja cię kręcę. Znasz gwizdzę w głowie. No dobra, lecimy. Skinny! Oh. Cieszę się, że, tak? że cię wywołałem tak szybko. Słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Dostałem zapytanie od niejakiego pana... Tak. Bob Barley się nazywa. Bob Barley. Z Chamberlain. Aha. Powiedział, że kilka bitów w twoich piosenkach nie pochodzi z oryginalnego źródła. Również mówił, że... Nie wiem... No. Wiesz coś o tym? Bo chce cię zaskarżyć. Bardzo, bardzo dobrze o tym wiem. Te bity zostały kupione przez mojego ziomka Jimmy'ego. Aha. Na wyłączność i zostały mi przekazane od Jimmy'ego, więc teraz ja mam te bity na wyłączność. Jimmy udostępni wszystkie dokumenty potrzebne. Masz dokumenty na to, będzie. Tak? Masz na to. Tak, okay. Tak, na 100%. O, w porządku, dobra.
No to nie ma sprawy, ja w takim razie sprawdzę to wszystko. Jakbyś mógł mi tak, przesłać te dokumenty odnośnie tych bitów, to byłoby super. No bo gościu chce się z tobą sądzić, powiedział, że 50 tysięcy dolarów chce. Nie ma szans. Jasne, to nie ma tematu. 50 tysięcy to Jimmy zapłacił za te bity. A, tu nie ma problemu. Dobra, to wszystkiego dobrego, Skinny. Żeby tego nie zrobił, dlatego będzie nam potrzebna. Masz taki niewystudzony temperament i to może go przestraszyć. Ja wyciągnę kosę, a ty będziesz gadać. To jest inny gość, wiesz? To inny gość teraz, jedziemy do innego gościa. Jedziemy Czyli do małego małolata, 16-letniego, proszę, który dał mi 2000 dolarów i nie wie za co. Masz prawko, Jasmine? Masz prawko? Mam. Dobra, to prowadź. Kurwa. Dobra, tylko muszę się przebrać. W salonie mam ciuszki, także na spokojnie. Okej, w porządku.